Teraz w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach dużo jest w debacie publicznej o regułach wyborczych. Partia rządząca zgłosiła postulat dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów, wójtów. Czy to jest dobra odpowiedź na bolączki polskiego samorządu? To jest bardzo wątpliwa, czy wręcz bardzo zła odpowiedź na bolączki samorządu, dlatego że jeśli chce się podkręcić konkurencję w wyborach samorządowych, to nie można jej zabijać. Główny problem z dwukadencyjnością polega na tym, że ona niszczy jedną z obietnic demokracji, mianowicie taką, że rządzący będą się bali przegrać wybory. A wójt czy burmistrz, który pełni drugą kadencję władzy, już wie, że nie wystartuje w następnych wyborach, nie boi się przegrać wyborów. I to jest bardzo zła motywacja. Natomiast prawdopodobnie myśli już o tym, gdzie będzie dalej pracował. A to nie jest dobra motywacja do rządzenia. I jest to bardzo istotne zagrożenie dla jakości demokracji. Można sobie wyobrazić burmistrza, który negocjuje lokalizację nowego centrum handlowego, w której dostanie pracę dyrektora w następnej, gdy skończy mu się kadencja. To nie jest chyba optymalny układ, jeśli chodzi o zarządzanie sprawami publicznymi. Dlatego można pomyśleć o tym, jak zwiększyć konkurencyjność w samorządach, ale przekreślanie tej konkurencyjności nie jest dobrym rozwiązaniem, a w dodatku jeszcze, prawdę powiedziawszy, trąci ono dość mocno partykularnym interesem partyjnym, który w dodatku jeszcze jest też bardzo wątpliwy, bo najwyraźniej partia rządząca nie zdaje sobie sprawy, jak wielu wrogów zyska poprzez taki wariant, jak wiele osób będzie jej życzyło porażki w następnych wyborach parlamentarnych, a będzie wspierać te ugrupowania, które obiecają, że zlikwidują to prawo.